Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Witamy Was w 3. niedzielę Wielkiego Postu. Już 3. niedziela, więc zobaczcie, ten czas pędzi wręcz, nie tylko płynie, ale pędzi. I dzisiaj Ewangelia taka bardzo ostra. Podoba mi się taki Pan Jezus, bo to jest Jezus, który jest mężczyzną, który dzisiaj robi coś, co się nie mieści wielu osobom w głowie i może chętnie niektórzy by wykreślili z Pisma Świętego ten fragment. Jezus bierze sznurek, no to taki jest mały sznurek, ale może to był większy. Wchodzi do świątyni i tam jest dużo ludzi. Niektórzy sprzedają gołębie, inni wymieniają pieniądze. Jezus bierze sznurek i fuch, wszystkich tam po tych stołach, może nie bije tych ludzi, ale po tych stołach tam uderza, kopniakami przewraca te wszystkie stoły i wszyscy są zdziwieni. Ale uczniowie sobie tam później przypominają takie słowo, że gorliwość o dom twój mnie pożera. Dlaczego Jezus to robi? Jezus nie denerwuje się na ludzi, którzy są w świątyni, nie, ale denerwuje się na tych, którzy sprzedają w świątyni, którzy przychodzą, żeby zarobić coś. A może jeszcze dalej, to dla nas już taka jest podpowiedź, może Jezus denerwuje się na tych, którzy myślą, że od Boga można coś kupić, na przykład kupić Jego miłość albo kupić Jego dobroć. A to tak nie jest. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jakby wasi rodzice któregoś dnia wam powiedzieli: dobrze, więc od dzisiaj będziesz mi płacić za wszystko. Jak chcesz kakałko, no to 2 złote. Jak obiad ciepły, to 10 zł. Jakby to było wtedy? To byśmy musieli zarabiać, szukać, robić dobre uczynki, tylko dlatego, żeby rodzice nas kochali. Oni robią to za darmo. Czasem nawet jest tak, że ich bardzo zdenerwujecie swoim zachowaniem, ale oni zawsze wam dadzą jeść, zawsze przytulą, przebaczą, bo tacy są rodzice. I wtedy, kiedy wy widzicie, że rodzice was kochają, to bardzo często jest tak, że chcecie też być tacy dobrzy dla nich, czynić dobro. I tak, dokładnie tak samo jest z Panem Bogiem. Nie da się od Boga nic kupić. Bóg nas kocha za darmo. Nie dlatego, że jesteśmy super
elegancko ubrani w kościele, czy przeklękamy na jedno czy na dwa kolana, ale On kocha nas za darmo. Ale dlatego, że On nas kocha i chce nam zawsze błogosławić i zawsze jest dobry, to dlatego chce być elegancko ubrany w kościele, dobrze się zachowywać w kościele, chce się modlić, bo to jest odpowiedź na miłość. Miłość zawsze wymaga odpowiedzi. Jak ktoś Ciebie kocha, to trzeba też powiedzieć Mu, dać dobro za dobro. Tak samo jest z Panem Bogiem. Do tego Was zachęcam, żebyście tak spoglądali na Jezusa, jak na kogoś, kto, nawet jak czasem nabroicie, kto od Was się nie odwraca, kto Was nie będzie traktował takim sznurkiem, ale kto powie, kocham Cię. Jeżeli Ty mnie kochasz, nawet gdybyś mnie nie kochał, to ja kocham Cię i chcę dla Ciebie dobra. Taki jest Pan Jezus. Moi drodzy, pamiętacie, co tydzień przypominajka taka mała i zaproszenie. List do Boga, już o dwóch grzechach sobie powiedzieliśmy, pycha i chciwość. Przed nami jeszcze trochę zostało. Myślę, że Wam się to bardzo podoba. Zachęcam Was, w każdy wtorek pojawia się na Facebooku i naszej stronie tam na YouTubie są te filmiki właśnie specjalnie dla Was. Zachęcam. Przypomnijcie rodzicom też, że w czwartki dla nich się pojawiają filmy, też dokładnie w tych samych miejscach. I zaproszenie. Zastanawiałem się długo, czy Wam dać kolejne zadanie, ale dam Wam kolejne zadanie. Jednym z uczynków takich dobrych jest jałmużna. To są pieniądze, które się daje komuś, kto potrzebuje. Pomyślcie, czy może nie warto byłoby zrobić sobie taką małą skarbonkę, taką z papieru na przykład, z kartonu, cokolwiek, po mleku wyciąć dziurę i tam wpisać na tym jałmużna wielkopostna, to znaczy dla potrzebujących. I spróbujcie odkładać sobie to, co może macie za dużo albo za mało, tam po złotówce, to co od rodziców dostaniecie, żeby na koniec Wielkiego Postu okazało się, że zebraliście bardzo dużo pieniędzy i będziecie się mogli podzielić z potrzebującymi. A jak się będziecie mogli podzielić, to Wam jeszcze powiemy właśnie przy tym rozważaniu Ewangelii za kilka tygodni. Amen.